Reda, ale muszę. To może być. Okej. Dobra, możemy się bawić. A, zostawię tak. Chociaż nie, dobra, wolę mieć jednak podgląd w OBS-ie. Albo tu zostawię. Nie, no, producent. Major. Okej, niech leci stąd. Jest muzyka wyłączona, to już nie będzie przeszkadzać. Bo my tu skończyliśmy, dobra. Był? Nie, dziennik nie. Dziennik. Dacie. Dobra, nie, jednak wolę mieć w OBS, bo nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Dobra, widzę, że mi teraz dopiero słychać. Co możemy dać naszej postaci? Siła, inteligencja. Szansa na kryt. To się nazywa usprawnienie. To się nazywa usprawnienie. Będzie to prześwitywało, bo widzę w niektórych kategoriach. Nie było lepszego miejsca, żeby to ustawić. Mocności sobie. Bo nie? Burzliwy skok będzie najlepszy. Dobra. Aura. Stać. A nie łapie mi głosu, dobrze. Muszę mówić głośniej. Olek, ogarnij się. Dziennik poboczniaki. Tablica ze zgłoszeniami. Już mamy wyznaczone? To jest mniej więcej mapa. Aż tutaj. Lewo spotkaliśmy. Tu na tym obszarze jeszcze nie byliśmy. Polećmy po kolei, gdzie mam najbliżej. Zjedź zadanie. Tyk. Ok. Znajdź skarby z dawno światu. Go. Aha, tu nie mogę przejść. Interakcja? Aha, winda, to była winda, bez kitu. Dobra. I do góry. Tak, walczyliśmy. Kamera jest dość daleko, czy to się nie zmieniło? Tu za ścianą, tak? Dobra. Typu. Jeszcze, aha, dobra, tu możemy wyjść. Z nim walczyliśmy. Też był gościu. Jeszcze nawet bomba została po nim. Przynajmniej deszcz nie zacina mocno. No przynajmniej. To nie chcę walczyć, bo to się i tak skończy, że raz cię palna, a ty polecisz. Zacina mocno. Nie zabić. Idziemy po górach łazić. No spoko, no. To nie jest to, co ja myślę. A no? Spoko. Teraz tego będziemy walczyć. A, bo idziemy tam na dół. Chodź, majster, chodź.
Ej, no uciekaj, czemu nie uciekasz? A coś czuję, że na rozgrzewkę zginę, nie? O, ale chodź, nie uciekaj. Okej, unik, unik. Wow. No i go, nawet go nie trafiasz. Kurde, szyćku. Majster, co jest z tobą? Żyj. On nie trafił cię przecież, ej. Nie symuluj. Jeden cios. Trzynasty poziom, no prosty to on nie był na pewno. Co tu mamy? Świerszcz czypuch. Już do skarbca, okej. Już ja wiem pewnie. Chciałoby się być. Otwiera skarbiec. Prawy, no. Może to ten klucz. A, to ten. O, ale ładnie. Okej, na ramiennik. Rzadko się to widuje. Ja wiem, czy był taki dobry. No, ale wiochwyt. Może być. Duży magazynek pudełkowy. Ja i tak nie strzelam z broni. Chyba, że jest to już ostateczność. Ostateczność mojej śmierci. Tutaj gdzie mamy kolejną lokalizację? Tu się aż świecisz, tak? No to udajmy się tutaj do tego drzewa. A muszę najpierw wyjść, żeby... z tego korzystać. Okej, okay, wyszliśmy na zewnątrz. Mogę się tam tepnąć? Szybka podróż i cyk. To elopola, na których echo twoich działań rozbrzmiewa wyraźniej niż gdziekolwiek indziej. No, nie licząc miejsc, gdzie jest inaczej. Punkty psioniczne. Świat znów maluje się w różnych barwach. Kurde, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że kamerka się zbliżyła do postaci. Wy też odczuwacie, wy też macie takie wrażenie? Dobra, biegnij. Czemu ty idziesz? Ja już słyszę, że ciekawie. Kurde, ej, duże obrażenia to zadaje nawet.
A tu wszyscy chcą mnie zabić. Dobra, niech oni się na razie tam biją w sumie. Ktoś jeszcze jest? Nie, tylko ta dwójka. Dobra, to już wszystkich zabijamy. Dobra, i chodź ty. To strzelasz? Tyle co ci życie uratowałem. A teraz ci ogłoszę z hajsu, hehehe. Ej, tu coś mamy. Lekki złomek. Coś u dołu pokazujesz. Przed tobą o wiele gorsze miejsca niż to. Chciałbym wiedzieć, jak mam się tu dostać na dół. Nie, w tej wiosce jest jakieś zejście. Nie wiem, czy się nie pchamy na levele wyżej. Okay, tu jest ścieżka. A, i tu jest zejście. Okej. Okay. Widzę, że mamy gości. Dobra, jeszcze ten jeden, tak? Tutaj chodź. Oj, nice. Dobra, dawać mi klucz. A tu jeszcze jest jeden. A, takiś główny widzę. Punkty ulepszeń. 12 poziom. Cicha, trochę ponabijamy tych leveli. Okej, lecimy wyżej. Życie. Życie nam się chyba powoli odnawia, mamy awans, więc postać, żywotność, dajmy żywotność. Oddychaj głębiej. Tu w ulepszej nie mamy co wydawać, psionicznych też nie ma nic ciekawego. Idziemy do tego skarbca, otwarty czy nie otwarty? Otwarty. Na zapowiedź walki tu się szykuje. Klucza żadnego nie mam. Więc tu się nie dostanę jeszcze. Pytanie tylko, czy jest gdzieś w tym mieście ten klucz, czy powinien wypaść w walce z tymi mobami. O, coś tu mam do przeszukania. Aha, takie coś. Widać tam trochę sprężystego gumizłomu. Ale tu nic nie było, czyli musimy przejść wokół tej wioski. Zobaczyć, co się tu dzieje ogólnie. Idź za przeczuciem. No idę właśnie walczyć z tym bossem. Nie, on ma broń, on pierwszy leci. Na kawałeczki. Już niewiele brakuje. Słoniak, słoneczko. Coś tego. Ta tablica jest pełna nadziei i obaw tych, którzy nie przepadali ani za miastem, ani za naturą, więc utknęli gdzieś pomiędzy. Zbliżasz się do czegoś, co niegdyś nazywano przedmieściami. To jeszcze nie do końca miasto, ale już dawno nie dzika przyroda.
Gdy miasta stały się zbyt zanieczyszczone, niektórzy przeprowadzili się tutaj, aż w końcu nie było dokąd uciekać. W tamtych czasach łatwiej było uciec przed bałaganem, którego się narobiło, niż próbować go posprzątać. Nawet tu, na głębokiej prowincji, znajdziesz jakieś ślady podróży. Okej. Ale nie, nie chcę tego questa zacząć. Mamy tu quest, żeby się dostać do skarbca. Mam nadzieję, że zaraz znajdę ten klucz. No trochę musimy pobiegać po tych domach. Oho. I coś tu jest potężnego. To już słyszę. Aha. Takim jeszcze rodzajem przeciwników nie walczyłem. Ale oni się biją sami ze sobą. Okej, to nie będzie prosta też walka. Dobra, uciekaj, uciekaj. Kurwa. Ej, nie, dobra. Już, uciekaj stąd. Nie tą stronę, tu. Najpierw zaaplikuj sobie to. Ten to. Na niego nie działa ogień, już widzę. Dobra, wyskocz. Dobra, jednego mniej. Teraz ten. Cień nie trwa wiecznie. Dobrze go wykorzystaj. Aż kurwa. Dobra, będzie skakał teraz. O, bliżej. Okej. Głęboka rana. Kurde, dawaj, dawaj. Dobra, powiedzcie mi, że ktoś z was miał ten klucz. Chyba, że mnie tu czeka jeszcze coś gorszego. Języko łaskotek. I smaczek, czeka mnie tu coś jeszcze gorszego. A ty co miałeś? Smaczek. No to nie jest taki smaczek, jakiego ja bym oczekiwał. Ale no dobra, i tak musimy przeszukać tą okolicę. Kurde, ale my tu dopiero co byliśmy, tak jest prawda. Aha, już kolejni przeciwnicy biegną. Kurde, zły momencie u nich zrobiłem. Widziałem, że skacze. Jak nie ten, to ten z tyłu właśnie. O, prawie na jednego hita poszedł. Znaczy jednego hita na jedno combo. Maczek, dobra. Gdzie są kolejne? Nie użyj, wszystkie znikły. Kradzione, nie kradzione. Kolejne. No i dobra, jeszcze jeden. Gdzieś tu powinien być. Nie. Dobra, no jak nie ma go w tej okolicy, to nie będziemy tracić czasu na to. Zobaczymy, co się dzieje w tym budynku. Już słyszę, że ktoś znowu tam się mocuje z kimś. Pytanie, czy te potwory się respawnią, czy nie? W sensie mi chodzi, jeżeli jesteśmy tak blisko, nie? Chałupa, tu zawsze coś będzie. Pod ziemią rozprzestrzenia się. Tu.
Kapeluś. Kapeluś. Tu jest wyżej. Dobra, wejdźmy wyżej. Tu jeszcze jakieś podziemia mogą być. Tu już raczej nic nas nie spotka. Okej. Okay. A nie, 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 nie. Tam nic nie ma. Spadaj na dół. Aha. Tu też nic. To jest jakieś przejście. Pach. Dziękuję na rebeli. Muszę przygłosić te donate'y. Słyszałem, że coś nagle gra, ale nie słyszałem. Lecimy do maczka. Szykuj na rebelię. To mój ból, to mój krzyk, to mój czas. Czas. No, smacznego tam. Muszę niestety wyłączać. A nie, donate'y same znikają, czyli wszystko się już naprawiło. Dobra, dziękuję wam jeszcze raz. Smacznego. Weźcie mi coś przywieźcie. Dobra, dostaliśmy się do jakiegoś tego pomieszczenia. Moskintosk. Co to jest? A to jest lufa. Jeszcze plecaczek. No dobra. Tylko, że nie wiem, po co jest plecak tak naprawdę w tej grze. Chyba tylko do obrony. To wyślij pieniądze. Nie, i tak nie ma sensu, żebyście potem jechali tutaj, gdzie ja mieszkam. Niecodziennie spotyka się promienio światło z przeszłodni, ale proszę, to urządzenie zdolne przesyłać wiązki światła. Oby nadal działało. Dobra, zaraz to odpalimy. Zobaczymy najpierw, co tutaj mamy jeszcze. Ej, no. Nie chciałem powiedzieć, że nic z tym nie mogę zrobić. Próba zaciskowa, dodatek. Dnia, widoczność jest ogromna. Dobra, zobaczmy tutaj. Zdaje się, że należy ustawić sterowanie, by wprawić mechanizm w ruch. To było zbyt proste, bez kitu. Tak. Tak. Dobra, i wszystko śmiga. Doskonale świeci. Doskonale świeci. Aha, i to tylko tyle. Tu jest jeszcze jakieś zejście? Nie, to były tylko jedne drzwi zamknięte. Musimy iść dalej i szukać. W tych domostwach nic nie było, co? Nie, tutaj nic nie było. Przeszukaliśmy. To prawie już okolice zwiedziliśmy tak naprawdę. Tutaj nie ma czegoś takiego niesamowitego. Tak, tu byliśmy, bo słyszę. Tam słyszę, że ktoś znowu się z kimś chyba leje. To jest szalony mur. A dobra, to jest to z broni. Już zapomniałem, że w ogóle to wybrałem. To ma jakiś plac zabaw. Pytanie, czy tu będzie co zebrać. A częściej na górze coś potrafiło być, ale nic tu nie jest niestety podświetlone. Cyk, cyk. Tu też. A nie, jest jakieś zejście na dół. O, tu coś może być. Schodzimy na dół. Tu mamy drzwi. Podziemna chata. Nie każdego dnia ma się okazję zapuścić tak głęboko pod ziemię. No, dość daleko poszliśmy. Dobra, to pomieszczenie tu. Kible. Aha, kible nie mogę odetchać. A czy odepchać? Odetkać? Odetkać mi chodziło. Boże. Żelazko. Hmm.
A, w śmieci. Magazynek, mała apteczka. Apteczki się na pewno nam przydadzą. Widzieliście, że coś nam dzisiaj nie idzie, walka. Luźna spódniczka, to mamy w sumie już. Nawet na sobie chyba. Jakąś odmianę tego. Zbyt daleko nie musimy iść, ale tak badajmy wszystko po prawej stronie, nie? Później jak będziemy wracać. Kurwa. Strzela, dobra. Wiadomo, że... Ha, to urządzenie strzela. A on rzuca jeszcze bombami. Akurat z tym nie mieliśmy do czynienia. Broń jest groźniejszy. Nie wszyscy są kurwa coś groźni. Dobra, już się leczę, już. Co jest, bij go. No. Dobra, życie. Kurwa, nie lubię walczyć w takich ciemnych pomieszczeniach, bo nic tu serio nie widzę. Jakiś inny w ogóle jest chyba ten. Inne plemię. Mi się wydaje, że z nimi walczę na marne, serio. Aj. A bo się leczy, chuj. Dobra. Kurwa, jeszcze trzeci raz się nawił mu. O, zauważyłem, wiesz? Wygodne miejsce do walki, naprawdę. Nie było prosto. To nie była prosta walka. Dobra, znajdźmy najpierw po kolei tych wszystkich, co pokonaliśmy. Dopiero potem zbierzemy z tego dużego. Interakcja. Sobie jakiś spokój. Można tu odpocząć. Nie, nie muszę teraz odpoczywać. Jeszcze wpadłem w ten ogień. Sierota. Okej. Okay. Gdzie oni są? Wyparowali. Jest jakaś ślina do góry. Uj, widzę, co to nas czeka tak naprawdę. Też jest? A nie, tu jest jakiś złom. Apteczka. Wygląda na cenne. Jest cenna apteczka. Dobra, tu nie ma co iść. Idziemy dalej w takim razie. Miono energię automatyku. Dobra. Tu już więcej też nic nie było, nie? Powiedziawszy, nawet nie mieliśmy czasu tego sprawdzić. Dlatego teraz tym się zajęliśmy. A my skaczemy na linkę i idziemy do góry. Samą górę się wyskuł. A kibel, okej. Okay. Łuskozynek. I magazynek. Ech.
Interakcja. To są schody do góry. Dobrze, jeszcze w stole wszystko. No kto by pomyślał. Tak, mikrofon po pierwsze. Więc zaraz tutaj się cofniemy. Spadaj na dół. To boisz się, że się zabijesz? Po prawej stronie nie czyściliśmy tych ścian. Dobrze pamiętam. Coś mnie w uchu zaczęło swędzić. Dobra. Już nic nie było po tym do zebrania, nie? Nie było. Warto uważać na to, co zbieram. Sprakka, prawie jak styrakka. Dobra, i tu jest wyjście, tak? Do góry. Okej, okay. Czyli lecimy teraz tamtędy. Zobaczymy, gdzie się dokładnie dostaniemy. Teraz tak jakby czyścimy cały obszar. Więc dopóki... Świat się obudził. Dopóki nie ogarniemy tutaj całego obszaru, nie mamy co iść w inny. W szczególności, że tu powinien być przynajmniej klucz do tych wrót. Gdzie wyszliśmy? Oj, tam coś jest. A, już widzę wrogów. A, te całe. Jezus, to. Ale świetnie. Golej, golej. Okej, to jest zebrane. Tego już też nic nie zbierzemy. No zaskoczyli mnie trochę. Ale gdzie my w ogóle wyszliśmy? Z tego co rozumiem, my byliśmy gdzieś tam. Tu jest plac zabaw. A my z tego placu zabaw tędy wyszliśmy, dobra. Czyli te domy jeszcze też musimy sprawdzić. A nie, w tym domu akurat byliśmy. Lecz my znowu nie wracamy do tej samej lokalizacji, w której dopiero co byliśmy? Jezus. Ten dom wiem, ale mi chodzi o domy po prawo, nie? Synchronizuj pokrętła, by uruchomić sprzęt. Okej. Tak. Tak. Coś takiego? Problem nie leży w smażyskrze, ale w tym, co wkładasz. Synchronizuj pokrętła, by uruchomić sprzęt. To musi być u góry. Okej, już teraz widzę. To musi być tak. To musi być tak i to musi być tak. Okej. To już było proste za drugim razem. Za pierwszym razem nie widziałem tych na dole przycisków. Tak działa smażyskra. Bum! I już coś masz. Może nie jest to dokładnie to, o czym marzysz, ale pojawiło się. Ej, fajna. Fajna akurat kurtka. No niestety jest słabsza, więc nie ma co się kręcić. To jest jakieś kolejne zejście dobrze do podziemi. Dobrze wiedzieć, że drzewa nie umierają. Jeszcze nie. A, tu jest przejście, gdzie byliśmy. Dobra, czyli wracamy do góry. Tu byliśmy. Przy tych zniszczonych samochodach jeszcze nie byliśmy. No czapeczka fajna, ale za słaba niestety do noszenia. To jest osobliwy przedmiot. Aha. Tunikę też już mamy. Ramiennik. Okej, też jest założony. Wpisywanie. Czy to coś będzie... Czy tu coś będzie trudnego? Okej. W tym mieszkaniu już też raczej byliśmy. W tym dużym też? Tak.
Znowu się wracamy. Czemu ja idę ciągle nie w tą stronę, co trzeba? Auta już tego sprawdziliśmy. Jeszcze nas tutaj nie było. To musimy na pewno zniszczyć. Ale już też są przeciw. Tu są też przeciwnicy gdzieś. O, leci. Już napalony. Bigo, bigo, bigo. To sprawa osobista. Chodź, nie uciekaj, będzie dobrze. No ale nie dla ciebie miało być dobrze. Kurde. No jeszcze trochę nam do levelu brakuje. Jego zwłok nie ma żadnych. Jest dobra w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach. Czy w moim to zobaczymy. Okej, w tym aucie nic nie ma. O, tu się coś świeci. Tenczyk. Okej, tu też nic nie ma. No, w tych domach nie byliśmy, je też musimy przejrzeć. Ogólnie to jest strasznie duży obszar tego szukania. Ale to już ustawialiśmy. Jak robiliśmy fabułę? Chyba tak. Teraz jesteśmy w ogóle po drugiej stronie teraz. No dobra, no ale dalej nie znalazłem tego klucza. Ten klucz gdzieś tu musi być. Dobra, wiecie co, polatamy jeszcze tu ewentualnie 5 minut i jak przez te 5 minut nic nie znajdziemy, zmienimy po prostu cel zadania pobocznego, bo powinien tu być bossik, z którym walczymy, a jak na złość oczywiście niczego nie ma. Zobaczmy, gdzie w ogóle jesteśmy teraz na mapie. No okej. Okay. Oddaliliśmy się i to dość potężnie. Też nie ma żadnego słomu do zebrania. Mały pakietynek. Pewnie się nam przyda. No właśnie wiedziałem, że coś podejrzanie tego obszaru nie znam. Dobra. Wow, ej, to nam nawet fajnie poszło. Ja podejrzewam, że już bardzo jestem podniecony tym, co przed chwilą zrobiłem i zaraz coś zepsuję. Kolejny poziom? Nice. Też zebraliśmy. Okej. Okay. Nie ma. Dobra, jeszcze przed walką z nimi weźmy sobie. Dorzućmy nie do żywotności, ale do siły, bo siłę też mamy dość słabą. Pytanie, czy tu chodzi tylko o siłę zarówno broni i wszystkiego, czy tylko siłę mięśni. Oj, tymi na pewno nie walczyliśmy. Nie, dobrze już nam idzie walka. Na początku nie byliśmy jeszcze chyba wystarczająco rozgrzani.
Myślałem, że ten nasz automat to jest kolejny przeciwnik, bo tak widziałem tylko w oddali coś zielonego, że się do nas zbliża. Okej, okay, w domu nic nie ma. Przez 3 minuty polatamy po tym obszarze i zmieniamy nasz cel. To jest bez sensu, żebyśmy w kółko latali za niczym. Pewnie nas jakiś inny pobożniak tu jeszcze przyprowadzi. Samochodzik, samochodzik już był. No tu jest ładny cały dom, więc spodziewam się, że tu może coś będzie. No, kto by pomyślał? Kolejny trop. Czasami każdy, nawet doświadczony podróżnik, potrzebował chwili wytchnienia od miejskiego pośpiechu. Nie jest tu tak źle. To wspaniałe miejsce do założenia rodziny. Jeśli uważasz, że czeka ją jakakolwiek przyszłość. Znalezione tutaj ślady doprowadzą cię w końcu do samego sedna. Okej, okay, tu mamy coś do zniszczenia, czyli to nie jest ten sam dom. Myślałem, że jesteśmy przed chwilą w tym samym domu, nie? Naprawdę. Ten mięśniościskacz pozwala zwiększać twoją siłę. Łap za drążek i wyciskaj mięśnie. Okej. Okay. A, dawaj. I teraz to. To się nazywa wyciskanie. Czujesz zastrzyk energii? No, powiedzmy. Tak troszeczkę. I tu mamy ścianę do rozwalenia, czy nie? Ściana. Twoje czyny mają znaczenie dla ciebie i dla świata. Ściana wygląda, jakby chciała, żeby ją walnąć. Jak ulepszyć? Aż jestem ciekawy, jak ulepszyć? Nać klika, by wzmocnić. Daleko jesteś? No trochę jesteś tak naprawdę. Dobra. Czyli co, dopóki nie ulepszymy rękawicy, nie mam co tu szukać w innych obszarach. Dobra, no to w takim razie zmieniamy lokalizację. Te nas tu pewnie przyprowadzą. Okej, okay, odpalamy mapę. Ja se muszę kolano w dół. Wchodzimy w... w mapę. Mapę. A tu jest ten skarbiec, a tu jest podążaj śladem. A weźmy to zadanie. Jakie mam śladem podążać? Dobra, już wiem, jakie mam śladem podążać. Podążać. Miałem czasami problem, żeby wypowiedzieć proste słowa. Znajdź struno brzdęgi. Okej, okay. Zepniemy się tutaj. Cześć, Michaelos. Daj mi minutę, sorry, ale jednak muszę na chwilę skoczyć. Roku czujesz się bezpieczniej, czy bardziej na widoku? O, cześć, Michaelos. Joy, tu jest Joy. Iśmy do
jakiegoś innego teraz typa. A, to jest to miasteczko, tylko że to miasteczko akurat tętni życiem. Jest tu coś, żeby tak zebrać? Coś? Zawsze się staram mniej więcej wszystko po prawo w pierwszej kolejności zebrać. A tu jest tylko drzwi. Ale ja tu nie widzę, żeby... O, dobra, już widzę. Było coś ciekawego do zebrania. Metalorura. Kompozyt do rękojeści. No spoko. Tu jakieś kolejne skrzyneczki, co? Oczywiście, że są. Fred. Lufa. O! To jest do karabinu, jakaś ważna część. Mała apteczka. Okej. Idziemy tu. A tu jest skrzynka u góry dalej. Tu coś jeszcze jest? Kacie ciergana. Nigdy w życiu bym ich nie nałożył na siebie. Dobra, jeszcze tutaj mamy jakieś skupisko takich śmieci, co siala. A, rambapaja, pipatka. Mała apteczka, okej. Okay. Ktoś nieźle za to zapłaci. Mówisz? O. Rugby ze szpicem. Dobra, no to już tak praktycznie przyjrzeliśmy. Musi powstrzymać tę plagę, nim będzie za późno. Interakcja. Jeśli nie Amucia. Tu jest coś do pogadania. Mówi, że jeśli chcemy dłużej przetrwać, musisz zyskać na sile. Po co ćwiczyć, skoro wszyscy umrą? Im więcej masz siły, tym dłużej przetrwamy. A czym są te gnatle całe? Mówi, że to ciężkie cośki do podnoszenia. Pomagają podnosić inne ciężkie cośki. Nie rozumiem. Wie, że można gdzieś znaleźć gnatle. Mogą hankle? Się przydać. Chodzi o hankle? Musisz tylko je znaleźć i zacząć podnosić. Dobra. Wiele razy. Nic tak nie wyrabia formy jak ćwiczenia. A, hankle. Uważa, że masz już sporo siły. Ale nie, dobra. My tutaj jesteśmy w ogóle po coś innego. Więc na razie przeszukajmy te mieszkania. Tak, nie chcę mieszać wszystkich questów naraz, bo to będzie samobójstwo tak naprawdę. Wiecie bardzo dobrze, że na YouTubie przechodzę sobie na spokojnie karierę, może karierę, fabułę. Fabułę biomutanta, a tutaj tak naprawdę zajmujemy się poboczniakami, żeby jednak ta nasza postać była w miarę silna. By nam się fajnie przechodziło. Główną fabułę, dobra. W tym mieszkaniu widzę, że nic nie ma. Tu jest sypialnia. Nie, nic tu nie ma. Kim ty jesteś? Ma wrażenie, że dni stają się coraz krótsze, im bliżej końca świata. Długie noce sprawiają, że aby cokolwiek zrobić, potrzebne są lampy. Okej. Jotysz tworzy najlepsze lampy na świecie. Jeśli chcesz sobie jedną sprawić, musisz go odnaleźć. Gdzie mogę znaleźć Jotysza? Jest w miejscu, które nazwał Światłośnią. Sprzedaje tam swoje lampy na słuchu i chwytliwej melodii. Jotysz działa całą dobę, więc nie ma pośpiechu. Chociaż najłatwiej znaleźć go w nocy. Ma tyle lamp, że trudno byłoby go nie zauważyć. Źródeł światła nigdy za wiele, no. Mamy mroczną drogę, ale bez przesady. Zaproponowałby ci uczciwą cenę. Odwiedzę go kiedyś, pewnie. Może jeszcze nawet dzisiaj.
Dobra, kolejny dom przeszukany. Tak. Tu skrzynki też były poprzednio zrabowane. Aha, i w tym domostwie już też byliśmy. Dobra. Czyli prawą stronę wioski mamy tak naprawdę całą przejrzaną. O wiele łatwiej dostrzec wszystkie kolory. Przesujemy na poprzednim streamie, tutaj byliśmy. Jak sprzedawaliśmy rzeczy, które nam nie były potrzebne i kupywaliśmy lepsze. Szukam wioskę i pójdę do handlarza, bo z tego co wiem, już biliśmy z 3-4 poziomy do przodu. Okej. Okay. Kolejne domostwo, nie masz czego kraść tutaj, nie? To biedni są ci mieszkańcy. Tam u góry też. No dobra. Jak już spotkaliśmy wioskę, to chociaż przy tego sprawdźmy ją raz. Pewnie jeszcze milion razy w poboczniakach będziemy przechodzić przez te wioski. Dobrze by było mieć każdą wioskę przejrzaną na full, żeby potem niepotrzebnie nie wchodzić do nich, nie? Wiecie, o co mi pewnie chodzi. O, tu coś mamy. Bong. Lufa. Też do karabinu potrzebna. Tu jest też dość duży spokój. W mieszkaniu już poza tym byliśmy. Okej, okay, czyli dół wioski. Czekajcie, jeszcze sprawdzę na pewno tutaj. O, i jeszcze tutaj nie byliśmy. Teraz pójdziemy tam w górę, podejrzewam, że tam nawet tego jutysza spotkamy. Plecak. Ale też słabszy. Tu? Tu nic nie ma niestety. Tu ten nawala, budynek. O, nieco do drzwi. Myślałem, że coś kolejnego do zwiedzenia. Wszystkich czeka to samo przeznaczenie. Zginiemy lub przetrwamy. Dobra. Szkiet. Teczka. Chyba chcesz jeszcze więcej. Tu są ubrania, z tego co widzę. Handlarz mówi, że możesz przeglądać oferowane dobra w godzinach otwarcia tego przybytku. No to teraz. Czuję, że masz ochotę na handel wymienny. Kaseta wideo i kości. Kaseta wideo i kości. Wydają. Ubrania, to mnie interesuje. Spodnie spoko. Dobra, wrócimy jeszcze do tego. To już jest legendarne. Plecak piczów. Spoko wygląda, ok. Jest lepszy. I tak przejrzeć. Dobra, to było wszystko u niego. Najpierw sprawdzimy broń, dopiero potem się zastanowimy, czy chcemy coś sprzedać. Mamy naprawdę mnóstwo rzeczy na sprzedanie. Tu jest wyjście z wioski. Tu jest wyjście z wioski? Z jakiejś trzeciej strony. Nie, stąd. Stąd my przyszliśmy, dobra. I całą wioskę u dołu już przejrzeliśmy. Możemy podejść tam na górę. Zobaczyć, czy tam czasami nie ma tego mieszkania Otisza, czy jak on tam miał. W sumie coś tam dzisiaj poboczniaki zbyt szybko nie idą. To jest kolejny jakiś wrogi. Nie, to jest nasz. Tylko nie zgub się w tych ciemnościach. Dobra, to wracamy do wioski i pomyślimy nad broniami w pierwszej kolejności. Warsztat do ulepszenia rusznika. Co tam się zapaliło? No dobra, to już potem zobaczymy. A
Oka mnie, czy masz coś nowego i lepszego? Handlarz mówi, że możesz przeglądać oferowane dobra w godzinach otwartych. Zaznacza, że uzupełniono zapasy, więc z pewnością znajdziesz coś, co przypadnie ci do gustu. Nowe rzeczy masz? Zobaczymy. Jednoręczne tnące. O, uzupełnił zapasy Beskitu. W sumie żołnierze mi uciekają. Ale też nie chciałbym zostać potem na lodzie. Za każde 10 punktów siły. Ja mam dość dużo tych punktów siły. Ale elektryką by to był nawet fajny efekt broni. Moglibyśmy wtedy zrezygnować już z tego ognia. Czy to by dawało większe obrażenia? Jednoręczna tnąca. To jest wszystko jednoręczne. Nawet by nam fajnie się dało, wiecie co? 124, 173, dobra. Jakie jest nasze aktualne? Bo oczywiście musimy o tym pamiętać. Jednak braliśmy i ulepszaliśmy, nie? Tą broń. A ja mam tylko jedną tutaj wyciągniętą, poczekajcie. Dobrze, że masz krzepę. Wow, jeszcze na górze jest. I dziwię, czemu on do góry podleciał. Nie! Nie ten przycisk. Masz za tu lepszeń. Ja tu mam samo wykwipunku, więc nie wiem, bo co to jest mi potrzebne. No, mamy to. To jest na tak wysokim poziomie bez żadnych ulepszeń, tak? Wiesz, w sumie to ma jedno ulepszenie. Kurde, nie wiem, co mam zrobić. Do tego mógłbym dodać, a weźmy modyfikacja. Jakość? To w taki sposób ulepszamy. Okej, okay, rozumiem. A, tu oczywiście, że im brakuje. Zdemontuję tą broń. Tak, demontuję tą broń. Tylko po to. Handlarz mówi, że tylko po to, żeby kupić to. Tak, i wtedy to ulepszymy i tamto także. No okej, okay. To będzie nawet rozsądne wyjście. A tu jakie masz części jeszcze? Udało się. Na razie spróbujmy zrobić taki sprzęt. Gdzie to jest? Tuż. Wolna ręka. Nową broń do walki wręcz? O, jest. Inak. Okej, okay, to. Rodzaj podstawy. No dobrze. Dodatek. 197. Czym daje najwięcej? Najwięcej mi daje to, 200. Prędka. No dobra, zamontujmy to. Jest jeszcze coś? Rękojeść. 20, 27. O Jezu, jaki kij by z tego wyszedł. I chyba wyjdzie. A nie, jednak nie. 239. Okej. Okay. I stwórz. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie jednoręczne tnące. Okay, zobaczmy, jak to wygląda teraz. Cały czas korzystamy z jednej broni. Raz, dwa. Ej, to mi osobiście lepiej siada niż to ogniste. Dobra, teraz w takim razie sprzedać czy nie sprzedać? On miał coś jeszcze lepszego? Chyba nie. Podejdźmy jeszcze raz do tego.
interesuje. Dodatki. Rękojeść. 9, 40. 40 jest najwięcej. Czy ja mogę ewentualnie zdemontować broń, którą aktualnie posiadam, czy niestety nie? Weźmy na przykład... Nie tak. Kurz. Tak. A, czyli mogę w każdym momencie wziąć i zmienić. Okej, okay. A ile miała ta rękojeść? Dobra, nie, bo tracimy czas na tym. To jest niepotrzebne, naprawdę. Zbyt bardzo się zajmuję craftingiem, mógłbym się tym zająć poza. A jedyne, co zrobimy, to ewentualnie wszystkie rzeczy, które teraz posiadamy, po prostu zezłomujemy. Wszystkie dodatki tutaj, ekwipunku. Więc lecimy. Czapel, ale mam rzeczy do zezłomowania, kurde. Dobra, złamujemy to. Nie ma już odwrotu. To też. Najpierw zdemontuję te wszystkie Może czapki. Teraz tego nie potrzebujesz, ale później. Zobaczymy, czy już możemy coś ulepszyć na wyższy stopień chociaż. Tu jest broń. Tu jest broń. I to mógłbym zdemontować. Tak, zdemontuj. Aby to ulepszyć. Tego brakuje aż 16. No dobra. Czyli to jeszcze zostawimy. Zajmiemy się za kolejne rzeczy do niszczenia. 16, albo tam było chyba 11, coś takiego. Na ramienników też lepszych nie posiadamy. Takie coś zawsze się przyda. Dobra, po drugiej już stronie te... Aha, dobra, drugie samo się skasowało. Zobaczmy teraz. Mogę ulepszyć. To ma 2,29, tak? Ma 2,14. Okej, okay, to ulepszymy to. Jeszcze nie mogę. Mieć po 14, naprawdę? Plecaki. Nie tak. Pomój. Teraz już powinniśmy mieć. Dobra. Mi się wydaje, że to wcale nie będzie takie proste. No teraz widziałem, że już to zabiera akurat. Teraz już na pewno to będzie. Chcę ulepszyć chociaż jedną broń. Zobaczyć, czy to zmieni jakoś, czy nie zmieni. To ma 214 i to ma 214. Jakoś i co daje? Przebicie pancerza tylko. No i dodatkowe obrażenia w sumie. Dobra, ulepszmy. I już lećmy wykonywać te poboczniaki, bo zbyt dużo czasu tutaj straciliśmy. Zobaczymy w końcu, czy spotkamy rozwiązanie sturobrzdęki. Runobrzdęki. Jakbyśmy na czymś mieli grać zaraz. My już tu nie byliśmy wcześniej, jak uwalnialiśmy jakiegoś tam więźnia? Po prostu nie zwróciliśmy uwagi tutaj na cel. Oczywiście, że już tu kiedyś byliśmy. Musisz dostosować napięciowniki u góry, aby nastroić strunobrzdęk. Okej. Okay.
To jest proste akurat tego co widzę. A to było proste. To brzmi melodyjniaście. Dobrze szarpiesz. Obszar ukończony i co ja dostaję? To jeszcze jakieś doświadczenie? Nie. Dobra, kolejny. Kolejna mapa. Kolejny punkt. Kurwa, aż tak daleko znowu. Dobra, to tu jeszcze nie byliśmy, a tu jest. Tak, ulepszmy tą rękawicę, to się cofniemy tam przy okazji. To aż tak daleko też nie jest. Ile? To jest 300 metrów. No, to już na skróty polecimy. Ale i tak mało walki dzisiaj, szczerze wam powiem. Tak jak na ostatnim streamie co chwilę kimś walczyliśmy, to dzisiaj dość małą ilość przeciwników tego spotkaliśmy. O, a nie to nasi na szczęście. Już chciałem powiedzieć, że mamy z kim walczyć w końcu. O, skrzynka. Gruba. Ten zakątek świata zwą gdziekolwiek. Może dlatego Klikowi się tu podoba. No dobra, ja do ciebie mam sprawę, gościu. Ten koleżka wydaje się zszokowany waszym spotkaniem. Słyszał coś na twój temat, ale nie sądził, że faktycznie zdołasz zrobić to, co trzeba, by przetrwać do końca świata. Sorry, że w monitor akurat. Zgadza się, to czysta prawda. Ktoś taki jak ty i on w imię przetrwania zrobi wszystko. Udało ci się zajść naprawdę daleko. Gdzie zamierzasz pójść dalej? Widzi w tobie gotowość do podejmowania trudnych decyzji i najprostszych działań. Dziękuję. Ale tylko świat skończył tak, jak powinien. Stwierdza, że koniec nadchodzi tak czy inaczej. Kiedy nie zostaje nic poza nadchodzącą burzą, można tylko ją podziwiać. Radzi, by świat traktować jako zbiór zamków. Zawsze, kiedy coś robisz, decydujesz się na otwarcie zamka lub pozostawienie go. Czy sądzisz, że warto było jednak otworzyć inne zamki? Owszem, mogło być gorzej. Wszystko jest względne. Coś, co dla ciebie może być gorsze, dla niego będzie lepsze. Wygląda na to, że świat spłonie. Im jaśniej, tym lepiej. Zdaje się, że twoje plany wobec tego świata zmieniły się. Chcesz zacząć coś nowego? Lubi jagnich, z którymi współpracujesz. Uwolnił z nimi wiele rzeczy, a także uwolnił je od nich. Wziąłem, ukradłem, gwizdnąłem, świsnąłem. Jak zwał, tak zwał. Wyglądasz na taki zamek, który ciekawie byłoby otworzyć. Mówi, że za przeszłodni nikt niczego nie zamykał. Teraz to się zmieniło. Solidne zamknięcie się przed światem to klucz do przetrwania. Straciłem wątek tego wszystkiego. Trzymanie swojego interesu w dyskrecji uważa za kluczowe, ale odpowiedniej osobie pomoże otworzyć tajemnicę przeszłości. Zdaje się, że dobrze między wami trybi. Możesz mówić mu Klik. Możesz dla mnie zrobić, bo po to tutaj przyszłem. Mówi, że stawiasz dobre pytania. Najpierw trzeba myśleć o sobie. Klik mówi, że kluczem do jego sukcesu jest metal. Z tego co słyszał, ty również masz rękę do metalu. Dosłownie. Jeśli naładujesz sztabę metalu na stacji iskier toksanolu, będziesz mógł wbudować ją w twoją dłoń. Okej. Okay. Zyskasz możliwość wybijania nowych dróg swoją boom pięścią. Wystarczy, że pstrykniesz przełącznik generatora, który produkuje super podgrzane, świecące powietrze i wejdziesz na niego, gdy powstanie ładunek elektryczny. Proste, nie? Warto zaryzykować.
etykietę, Baldara. Sądzi, że największe ryzyko zapewnia najlepsze nagrody. No pójdziemy do tej stacji. 400 metrów, kurde, to nawet nie jest daleko. To jest nasz kolejny cel, tak naprawdę poboczniaka. Chcemy tam spotkać jakiegoś nowego wroga, co prawda. Ale co tam. Znowu jesteśmy w wiosce. No pływać to ja nie mogę, niestety. A odległość te 300 metrów to też jakoś strasznie daleko nie jest. Więc polecimy, zobaczymy. Może będziemy mieli jakąś walkę z bossami. Albo ogólnie jakąś walkę. Chcę wypróbować tą nową broń. Czy faktycznie jest lepiej z tym, czy jednak byłem debilem, że w ogóle sprzątnąłem tamtą broń. Tu mogę już chyba przejść na luzie. Tak. Podejrzewam, że na ktoś będzie bronił tej stacji. A nie! Ja na tej stacji już walczyłem. A wrogowie się nie zrespili. Czyli jest okej. Okay. Wrogowie się nie respią. Interakcja. To mam teraz lecieć za tym? Wystarczy, że pstrykniesz przełącznik generatora, aby wyprodukować super podgrzane, świecące powietrze i wejdziesz na niego, gdy powstanie ładunek elektryczny. Ten przycisk nacisłem jeszcze raz. Przepraszam. Lubisz, jak cię telepie, co? No już, chodzę po tym, po punkcie, no. A teraz A. Czemu mam tylko jedną broń? Jej. Tak to ja walczyć nie chcę. Chcę ta. Ej. Super efektywnie. Kurde, akurat liścia mi musieli sprzedać w tym momencie. Szybko. A co to? Aha. Stracił agro, nie? To nie moja wina, od razu mówię. Kurwa, teraz już moja. Jeszcze jakoś żyjesz. Kurwa, dobra, uciekaj, jej, bo już nie żyjesz. Szybko, szybko! Jakoś poszło, no ale nie powiem, że nie bez problemów. Nie wiem, czy faktycznie dobrze zrobiłem, że zniszczyłem tą ognistą broń. Ale miałem dość, że przeciwnik po prostu ucieka za każdym razem ode mnie. Teraz będzie go tylko lekko prąd telepał. Naładuj metal po raz ostatni. No. EB. Dobrze ci poszło, ale to piorun wykonał całą robotę. O. Wróć do klika, aby wzmocnić bumpy. Oko. Następnym razem się zgadamy. W charakterze. To Pestri podziemie gram na kłam. A, ty się szykuj na rebelię. Kosiara 10 przesyła 30 zł. Siema, sorry, że nie dałem rady nagrywać. Oko, ja i tak jestem z tobą dogadany na serię, to jak serię nie będziesz chciał ze mną nagrywać, to dopiero się na ciebie wkurwię. Dzięki za 30 zł. No i wpadło nam kolejne 30 minut przedłużanego streama. Dobra, wróć do kilka teraz. A weźmiemy już tych chyba wierzchowca. Chodź mój gnulu. Zruszaj to maleństwo, póki możesz. No dawaj. Dobra, i co, wrócimy i nam jakoś ustawi tą rękawicę, czy co, jak myślicie?
w sumie 3 razy nas potelepało i tyle. Jakiś dłużej to się nazywa. Ją nie było. O! Mówisz, że już kupiłeś sobie staty w końcu? Ty to już nie wych, a będę ci przychodził i zabierał za każdym razem ten statyw. Ajajaj, leć tu. Nie, no spoko, to fajnie. Ja czytałem, jak ewentualnie poprawić na filmikach jakość kamerki, jak ze światłem i ogólnie z oknem. Tak źle u mnie nie jest. Lekko poprawiła się jakość kamery, przynajmniej się wydaje. Już nie ma tego tej straty zooma. Klik mówi, że twoja pięść jest naładowana i gotowa do zrobienia dziury. Zaraz zobaczymy. Co kiedykolwiek stanęło ci na drodze. Klik rozumie już, jak działają zamki tego świata, ale nadal musi dorobić do nich klucze. Stwierdza, że mógłby stworzyć szkieletowy klucz. Klucz, który otworzy każdy stary zamek, ale potrzebuje do tego starokości. Ma na myśli szczątki dawno żywych, a to oznacza przygotowanie się do ciarek na plecach, ponieważ ta kość pochodzi z konkretnego miejsca. Dawno odeszłowa. Rozwalają mnie naprawdę nazwy tych okolic. Taki klucz byłby serio bardzo przydatny, bo wydaje mi się, że mu chodzi o te ukryte zamki takie. Muszę walczyć za każdym razem ze światożercą, czyli z takimi minibossami. Przydatny by był. Stwierdza, że możesz go użyć do czynienia dobra, jeśli zechcesz. Światłość pięknie promienieje. Pójdź stonu, nie lubię światła. Nikt nie lubi, kiedy jest zbyt jasno. Kieruj się ku mrokowi. Ale światło jest... Trzymaj się w takim razie. Przegrywasz z gracją. Oczywiście, że lubi. Przestań. To w takim razie dzięki, Kosiera, chociaż na moment wpadłeś. Mówi, że połączył was ze sobą los. Dziękuję za poświęcony mi czas. Mówi, że będziesz... Spoko, Michaelos. U mnie nic się nie zmieniło, poza tym, że tak jak wtedy pisaliśmy, że zacząłem na YouTube'a kręcić i chcę wrócić też do streamów. Tak ogólnie to cisza i spokój, nie? Ciągle robię w tym samym miejscu. Nać dawno odeszłowo. I tyle, no. Dawno... Ej, to jest nawet na naszym obszarze. Idziemy tam. Dawno odeszło. Kurde, dobra. Myślałem, że to jest jakiś dalszy. No, więc mówię, no u mnie zbytnio się nic tak nie zmieniło, nie? Poza tym, że faktycznie teraz nabrałem wiary w to, że muszę zacząć od YouTube'a, a nie od razu od Twitcha. Mam parę fajnych projektów w głowie, ale no do tego potrzebuję subów i... No nie oszukujmy się czasu. A chciałbym z YouTube'a przynajmniej tyle i tyle zarabiać, żeby... Prosto, ja na poczcie chwilę posiedzę, jeszcze niedługo do 3-4-0. Aha, i wstajesz do pracy. Oko, no ogólnie dziękuję każdej osobie, która wpadła chociaż na chwilę i coś nawet popisała. Przynajmniej mogłem też z kimś posiedzieć i z kimś pogadać, nie? A nie gadać sam do siebie. To jest bardzo dziwne uczucie, wiecie? Jak na początku nagrywałem na YouTubie, te pierwsze filmiki wrzucałem, jakoś też nie jestem, nie wiem, mega doświadczony itp. Bo te gadanie same do siebie było dla mnie takie dziwne. Ale po jakimś czasie, jak już się podłapało ten cały taki rygor itp., nawet tak zabawnie jest, nie? Po prostu już przewiduję, co dana osoba powie w tym momencie. Wow, 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 chodź tu. A widziałem, że odpalałeś, ale akurat się odpalałeś w tym samym momencie co ja, więc wiesz. Ja nie siedzę zbytnio na tego, na Twitchu, naprawdę. Ale próbuj cały czas, no. Jak ci to sprawia radość.
Mi na przykład bardzo sprawia radość to siedzenie na tym, na YouTubie i nagrywanie filmików. Aktualnie tak naprawdę liczba subskrypcji już zaczyna powoli dorównywać liczbie followów na Twitchu. No i nie oszukujmy się, o wiele szybciej wbiłem te subskrypcje niż followy na Twitchu, nie? Ale tu jest jakieś jeszcze zejście na dół, czy? A ja się tak wpakowałem tutaj. Traktuj wszystko poważnie. Inaczej będzie po tobie. Proszę powiedz, że nie zginę. Nie zginę. A, nie zginę. Tego spróbuj może też z YouTube'em. Woli muszę jakąś ekipę zebrać. Na razie wszystko sam robię. Ja tu mam 3/4 do towarzysza. No. No ja po prostu nie trafiłem w content na Twitchu i to dość mocno. Ale uważam, że to co robię teraz na YouTubie i tak dalej, to... Ja nie chcę iść zbytnio za wszystkimi trendami, że będę robił to co każdy, bo średnio mi to siada. Nagrywać za każdym razem te same gierki. I to by tak naprawdę zabijało. Tak, pogrywam sobie Biomutanta, fajnie się przy tej gierce bawi, gierka kolorowa, fajna. Robię też reakcje na piosenki, też się fajnie przyjmuje. Byłem naprawdę w szoku, jak te reakcje się zaczęły przyjmować, jakie one wyświetlenia zaczęły robić. No jestem aktualnie zadowolony z tego, co mam, nie? No. Mi nigdy jakoś tak... Znaczy Lola, no próbowałem grać w Lola, ale LOL to nie mój klimat, a... CS mi zbrzydł po tym, jak mnie milion osób namawiało do gry w CS-a. Więc no, CS i LOL średnio mój content. Play for fun. Nic nie świeci? Nie. A, Final Fantasy. Dobra. 14 pewnie. No, ja właśnie grałem w MMORPG i nie robiło to liczb zbyt dużych. Nawet jak dołączyłem tam do danego klanu, nie? Ja chyba jednak się bardziej wolę bawić z tego, z gierkami fabularnymi. To raz na zawsze miejsce, w którym sadzi się w ziemi martwych ziomków. Aha. Cmentarz. No nie, no spadaj z tego wierzchowca, ej! Wow, 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 groźny jesteś. No ja wolę właśnie w takie serie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że właśnie coś z Saints Row'em mają tworzyć. Nowego. No i z bratem też mam plan, że w sumie przeszłem Saints Row'y, ale nie grałem w te całe remasterki, nie? I wydaje mi się, że akurat w remasterkach, jak będę grał, to będzie mi się, no to dość przyjemnie grać, nie? Ale i tak muszę Saints Row'a 2 przejść, 2 w ogóle nie grałem. Grałem tylko podstawowego Saints Row'a 3, no i 4. Chodzi ci śmieszna ta giereczka Biomutant, czy chodzi ci bardziej o Saints Row'a? O Jezus. Panie... O Jezus, dobra, zejdźmy na dół. O. Okej, jesteśmy w katakumbach? Może tu nic nie widać, jak się skacze. Ale czuję, że się nieźle wjebaliśmy. A te nazwy lokalizacji mnie rozjebały. No, śmieszne są. Macie tu ogólnie nazwy lokalizacji, nie? Liściogrubie, Elopola, Bagno Błotoryja, Klapciate Wydmy, Kamienioknupy, Palopelak i gdzie bądź las. No. A, Śmierci Sferach. Ja lubię tą gierkę, naprawdę.
Nagrywam ją raz w tygodniu i nawet się wkręcam w te gierki naprawdę. Przyjemnie mi się naprawdę ją komentuje. Mam co mówić po prostu na tych stream, na tych nagraniach, nie? Ale coś czuję, że tak kość nie pójdzie tak prosto. Wiedziałem. O kurwa. A, uciekaj! W ostatnim momencie odskoczyliśmy. Bo chciałem, no, dawaj. Kurde, no. Ale szybko idzie ten mobek akurat. Jeden cios jeszcze. Takie mutacje tu przechodzą. Nie mogę niestety nic z niego wyciągnąć. Dobra, wracamy do kilka w takim razie. Już nam zrobił też te klucze. Tu już trzeba było się wspinać po tym. Dobrze mówię? Nawet lasy nie są wieczne. Ła! No góry, gdzie w dół lecisz? Tu jeszcze coś takie jak zielonomaty są. To już cały ten obszar spotkać, jeżeli chodzi tylko o jedną rzecz. No a ten obszar nie jest duży do przeszukania, więc... Gdzieś tu powinno być. Chyba, że chodzi o te tutaj drzewo, przez które trzeba przejść. Oczywiście. Dobra, obszar ukończony. My lecimy do naszego ikuta. Już chyba mapką, to jest dość duża odległość. Oczywiście. Tu mamy tepkę, to się tepamy. A ja se zajaram przez... A nazwy niektórych mobków też są zajebiste. Dobra. To idziemy do tego naszego kikuta. W czym? W nodze czy w siatką? W nodze czy w siatce? Znaczy raczej w nodze, bo w siatce to by... 3-0 ich rozjebali pewnie. Czy ja tego znaku jeszcze nie mam usikanego? Przepraszam. Zobaczmy. Dobra, Kikut, mam coś dla ciebie. Klik jest podekscytowany starokością. Mówi, że wystarczy mu do wykonania szkieletowego klucza. Klik sądzi, że nie było sensu mówić o sekretnych drzwiach, dopóki nie był w stanie zapewnić ci klucza. Teraz może to zrobić. Ostrzega cię jednak, że nigdy nie wiadomo, co kryje się za starymi drzwiami. Uważaj na siebie. Jesteś obecnie kluczową postacią. A co kryje się za sekretnymi drzwiami? Mówi, że gdyby wiedział, nie byłyby nadal zamknięte. Mamy klucz. Kieletowy klucz, a to chyba tylko do jednej jednak misji, wiecie? Zastanawia się, jak udało ci się odblokować arkę. Trudno je znaleźć, a tym bardziej dostać się do środka. Nie było to łatwe. Tak jest ze wszystkim, co warto zamknąć przed innymi. Uważa, że ona bardzo ci pomoże. Skoro świat ginie, potrzebujesz jej. Uważa, że dobrym pomysłem z twojej strony było niszczenie tego miejsca. Nie warto go ratować. Nigdy nie było warto. Słyszał, że ponoć są wolne miejsca w arce. Kim zamierzasz je zapełnić? A to już nie twój interes. Kto chce mieć możliwość ucieczki, jeśli wszystko zawiedzie. W arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować, jeśli zechcesz. Ale czy on się nadaje do tej arki? Szczerze? Nie wiem, nie ufam mu.
I wydaje mi się, że nie zasługuje do dostania się do Arki. Mam jeszcze chyba 4 albo 3 miejsca w Arce. Na pewno dam jednemu kumplowi, chociaż nie wiem, czy po moich czynach będzie chciał. Odmów miejsca. Może później będę mógł ci zaoferować. Nie proponuj jednego 4 miejsc w Arce. Jest ich ograniczona liczba i nie każdy będzie odpowiednim towarzyszem podróży. Lecz to też będzie miał jakiś potem ukryty motyw. A zaproponuj. Odmów miejsca. Kiedy świadomie postanawiasz żyć samotnie, porzucasz część swojego życia, która powinna być wypełniona obecnością innych. Zgadzamy się co do tego, że świadomy wybór jest lepszy od nieświadomego. Prawdziwą samotność odczuwasz dopiero wtedy, gdy przestajesz słuchać własnych myśli. Ciężko jednak odkryć niesamowitą światłość własnego jestestwa, gdy odczuwa się zbyt wielką samotność lub mrok jest za blisko. Tak czy inaczej, nigdy nie stracisz własnego towarzystwa. Tego nie zabraknie ci do samego końca. Miał cię za kogoś mądrzejszego, a ty nie chcesz go zabrać ze sobą. Klik nie zamierza się zamykać na pomaganie tobie. Pokaż, co tam masz. Oto z czym Klik jest gotów się rozstać. No w sumie zabierzmy wszystkie klucze. Nie są jakoś drogie, a możemy zawsze wziąć i... Załatwione. A może się faktycznie do czegoś przydadzą. O, na 3 ekranach latasz. Ja może też w przyszłości o tym pomyślę. Wzrokiem daleko. Użyj szkieletowego klucza. Ej, blisko jest. Używajmy tych. Dobra, róbmy tę misję, jeżeli to jest faktycznie gdzieś blisko. Szczerze, przynajmniej nie będziemy czegoś tam częściowo się zajmować. Uwa, no. Już mieliśmy żyć do tego czasu. Dobra, ja i tak chyba po live, wiecie co, usiądę sobie do tej gierki. Kurwa. Dobrze, że oni chociaż dużych obrażeń nie zadają. A, telewizor jest 3 ekranem. Dobra, no przeciwnicy prości nie byli. Ciekawe, czy Toxanol miał jakieś ukryte zamiary, gdy budował schrony. Tutaj mamy Hukoschron 5D. Zobaczy. Szukamy już ten obszar, skoro już mamy klucz i jest praktycznie pod samym nosem. Czemu nie skorzystać? Aj, wiedziałem, że jeszcze jakiś potężny przeciwnik tu będzie. Kurwa, no. Te szkieleciory nawet dobrze biją. Ale się fajnie zaciął. A, no i już chuj. No. Poziom twojej energii ci jest niski. No zabolało bez kitu. Dobra, pokonaliśmy go. Już coraz lepiej nam idzie. Patruj kłopotów. Mogą czaić się za każdym rogiem. A co, i to jest ta cała krypta? Boże, myślałem, że to będzie coś bardziej wziętego i... Interakcja. Ukrytego. A, doskonale. Jeszcze nie przeszukaliśmy, co prawda, całego obszaru. No myślałem, że to już tyle, bo nam od razu questa w ogóle zmieniło, nie? O, super łup. Mamy czapeczkę Pikachu. Szkoda, że jest tylko słabsza. Różowego Pikachu.
nic nie ma. Tu już też raczej wszystko. Też, tu też, a to? Musisz dopasować do siebie przełączniki. A to akurat nie jest trudne. Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Najlepsza broń dystansowa. O, to jest ciekawa propozycja. Ciekawe. Aha. Ładne ma obrażenia. Dobra, obszar ukończyliśmy. Więc teraz moglibyśmy się udać. Tak się nie będę mógł pewnie tepnąć, nie? Bo muszę wyjść stąd najpierw. Oczywiście. Przedmieście. Tu się miałem udać. Najbliższa tepka jest stąd. Tu już byliśmy, ale muszę najpierw wyjść stąd, z tego pomieszczenia. Wracamy na górę. Wracamy na górę. Tak, dobra. Ale nie z tego miejsca. Tu i tak jeszcze wszystkiego nie przejrzeliśmy, bo tu jeszcze w prawo mogliśmy iść. Ano. Co chodzi z tą lupą? Czego ja tu nie dojrzałem? Chodzi z tym światłem? Jestem trupem, to co wisi. Słońce jest wysoko na niebie. No, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś na streama ogólnie, nie? Dobra, coś jest teraz na górze tej krypty, bo to też mnie zastanawia. O. Tu? Zobaczmy. No, jak będę więcej na tego nagrywał na streamie. I na szybko podróż. Nara. Zmienić pozycję do siedzenia. Nara. Wydaje mi się, że ten wierzchowiec wcale tak szybko się nie porusza jak nasza postać, szczerze. Mam nadzieję, że w późniejszym etapie gry jakiegoś lepszego dostaniemy. Co to jest na lewo? Widzisz ten gumizło? Doda ci sprężystości. Red Bull doda ci skrzydeł. Czerń osnuwa świat niczym koc. A my wracamy tutaj do tego rozwalonego budynku.
Później udamy się do tej krypty, może już teraz będziemy mogli, jak dostaliśmy te trzy klucze od tego Kikuta. Myślę, że tu już coś się narodziło. Idziemy, walczymy. Nie certolisz się! Będziesz rama zgnilizna! Wszystko, wszystko. Idziemy do tego budynku. Użyjemy w końcu tej ulepszonej rękawicy. Zobaczymy, jak dużo nam to dało. To jest na dole. A dół jest tu. Okej, no pokażcie teraz, jaką macie moc. Dawno świat. O kurde. O, bez kitu. Teraz na bronie ustawmy. Oh shit. Dalej już nie uciekniesz. Dobrze, że jesteś jeden, to nie jesteś jakimś takim groźnym przeciwnikiem. Nic nie możemy z nim zrobić. 17 level, myślałem, że coś będzie potężne. Był nawet fajnym, żeby ewentualnie do tej krypty się dostać przeciwnikiem, ale wątpię, że to o to akurat chodziło. Jakiś prezent? Tyle? Nic więcej? Ja jestem trochę zawiedziony. O, tu coś jeszcze jest. Magazynek, dobra. Z tego obszaru jest coś takiego jak totem zasobów. To było wyjście, to było wyjście. I chyba będziemy szli teraz do tego totemu. Tak fajnie się podświetliłeś, no. Pytanie tylko, gdzie może być taki totem? Gdzieś tu z tyłu za domem? O nie, no chcę znaleźć ten... O, tu się dalej świeci. A my tam byliśmy dopiero co przecież. Tu jest coś ukryte. Tu coś nie zebrałem. Ale nie, no to chodzi jak nieco obszar na dole. No właśnie, nawet tutaj się świeci, że to jest na dole. Okazuje się, że czeka nas nie lada ekspedycja. Coś zapomniałem? Chyba nie. Okej, podejdźmy tu jeszcze raz i to się tam świeci. A tu jest chyba ściana do rozwalenia. Chyba. Tak, dobrze mówię? Powiedz, że tak. Nie, no to nie jest ściana do rozwalenia. Co mnie w chuje robicie? Tak, tak. No nie wiem, o co tu chodzi osobiście.
Tu jest jeszcze totemik. To jest też duży taki obszar, jakby aż dziwne, że bez przeciwników. Tyk. A, taki plastizłom zawsze się przydaje. Obszar ukończony. Teraz możemy zająć się tym questem. Zobaczymy, czy możemy w końcu wejść do tej krypty. Najpierw tych musimy pokonać. Komuś już opadła kurtyna. Ale szok. Okej, mamy awansik już na 14 poziom, postać. Żywotność okej, poruszanie się nie jest okej. Lecimy w takim razie w żywotność. Dobrze się odżywiasz. Punkty ciągle zbieramy na jakiś... Co tu jeszcze jest? Czy ktoś tu jest? A, tam. Mądry przeciwnik by się wycofał. Obrzydzistwo. Teraz tu. Jeszcze ktoś? Aha, tam się teraz podłapali przeciwnicy. Sami siebie biją, kurde. No dobra, chodź. Dobra, już. Nigdy nie podeszli. Coś może jest? Powiedzmy. Chyba masz tyle apteczek. Tworzą się cienie. Oro, a tu coś jeszcze jest. Zobaczcie, no niektórzy przeciwnicy się resetują, niektórzy nie. Tu byliśmy akurat. Wejdziemy tutaj na dół. Zaczem czy teraz możemy wejść, jak już dostaliśmy te dodatkowe trzy klucze od tego klika. Kika. A, no i teraz już są otwarte. Każdy dostał po razie. Spokojnie, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Czy też dostaniemy za nich teraz? Tu był? Nie. Ten szal zniknął. Dobra, wchodzimy w końcu do tych krypt. Tu jest dopiero ta krypta, przepraszam. No mam klucze, no otwórz mi. Ej, czyli dalej nie dostaniemy się tutaj. Ale tu nie ma żadnego przeciwnika. Dobra, to przejdźmy na inne obszary. Mianowicie. O. Do kolejnej ściany.
Teraz który quest my śledzimy? Obydwa wygląda na to. Przydamy się do tego bliżej, zobaczymy o co tu chodzi. Pośród drzew ciężko objąć wzrokiem cały las. Aha. Musimy wyjść stąd. Idźmy bokiem, tak w miarę bezpiecznie. O, o widzę, że przeciwnicy będą tutaj też dość ciekawi. To Nambi, kolejna wioska na twojej drodze. Zobaczmy. No dobra, no tu nie byliśmy. Wow. Dobra, ale nie chcę mi się z nimi handlować. Jeden handel był zrobiony. Co to jest? Nie miałem pojęcia, co za dźwięk usłyszałem, nie? To chyba chodzi o to. Polana Bulibul jest piękna. Rozglądaj się za mieszkiem. Słyszał, że udało ci się wmieszać w sprawy świata. Obawiał się, że możesz się w nich rozgotować. Wow. Stwierdza, że kolejna porcja odżywczego płynu zawsze jest odrobinę zbyt odległa w czasie, nawet jeśli przygotowujesz ją sam. Zastanawia się, co zamierzasz zrobić z tak wielką siłą. Wolisz nakarmić świat, czy raczej go zagłodzić? Otacza cię odór śmierci. Niemal zabija apetyt na szczęście. Niemal. Mówi, o, mój koleżko. Jeśli chcesz czynić dobro. Kolejny alkoholik. Wartościowe napoje. Inaczej śmieciowe płyny wypełnią cię pustką. Uważa, że życie pełne jest najróżniejszych składników. To od ciebie zależy, jak je połączysz, a następnie pochłoniesz. A jeśli jesteśmy tym, co pijemy, co się dzieje, kiedy wybieramy coś innego? Zawsze jestem sobą. Ale można tak pomyśleć, prawda? Mina. Żałuję, że świat tak szybko wysycha i odchodzi. Tak mało zostało rzeczy wartych wymieszania. Nie rozumiem, dlaczego przedkładasz własne potrzeby nad potrzeby świata. Nie przepada za faktem, że współpracujesz z plemieniem Jagnich. Kiedyś sprzedali mu zepsute nasiona, które pozostawiły nieprzyjemny posmak w ustach. Nieprzyjemny posmak. Wiedział, że ryzykownie jest je mieszać, jednak nie mógł się powstrzymać. Taki już jest. Mówi, że musisz popracować nad konwersacją. Zastanawia się, czy zdarzyło ci się skosztować zupy pyszniejszej niż samo życie. Jeśli nie, to jesteś we właściwym miejscu. Jest szeroko znany ze swojego mieszkowywaru. Panina Ulane. Jego myśli są jak wywar. Stale mieszają mu w głowie. Ci, którzy dobrze go znają, przezwali go nawet Mieszko. Dajesz wiarę? Mina. Zależy mu, żeby rozpoznawało go więcej klientów. Obiecuję się tobą zająć, jeśli najpierw ty zajmiesz się znalezieniem dla niego pewnej rzeczy. Dlaczego chcesz być znany na to pytanie? Nie muszę odpowiadać? Znajduję się w twoim wywarze. Mówi, że trochę wszystkiego, ale również coś specjalnego.
Tika. Mieszko prosi cię o znalezienie kolorowego łuku, który pokazuje się po deszczu. Paruna mów. Poszukuje załamującego się światła, skoncentrowanego w pysznych kropelkach, pojawiających się na niebie po deszczu. Poszukiwany przez niego koncentrat znajdziesz w miejscu, w którym kolor styka się z ziemią. Przynieś mu go, a przyrządzi Mieszko wywar i się nim z tobą podzieli. Okej, zróbmy, żeby brzmi pysznie. Dina przysięga, że coś takiego nigdy nie wpadło ci w ręce. W sumie to nikomu jeszcze nie wpadło. Chuj, jak już on nas wziął i tym zadaniem, to niech tak będzie. Może poszukasz schronienia przed deszczem? Elektroniczny złom? Przydatna rzecz. No tak, ezłomem bić ezłom. O! Ten jaśnisty kolor pnie się wysoko. Znajdź jego kraniec. Tęcza! Tęcz się nie zabije, jak tu spadnę, szczerze. Szczerze. Nawet to dobrze nam idzie, bo jeszcze nie poszło. A tu? Bo nie mów mi, że on może skakać z każdej wysokości. Patrzyłem, czy nic nie jedzie po tych torach. Mi się kojarzyło tylko z tęczą, że na końcu tęczy jest zawsze garnek złota. Latał. Pora ruszać, nim wszystkie okazje przejdą ci koło nosa. O nie, chciałem tam zobaczyć co jest, bo znając życie coś tam pewnie było. Przed miejsce tu już zwiedziliśmy. O!
O! Udało ci się znaleźć skrzynia na końcu łukolony. Musiało zaboleć. A jeszcze jeden nam został, prawda? Ustaw trybiki zamka, a go otworzysz. Okej. Ale kolorowe znalezisko. To ciekawe. Dobra, mi aż kolecę do ciebie. Drobno. Powoli chyba zacząć omijać tych przeciwników, naprawdę. Szkoda czasu. Bo dzisiaj tak respią, a respią. Przykro, że nie możesz biegać aż na takiej wysokości. No, no spoko, szanuję, nie? Za dnia aż chce się uśmiechać. Kurwa, jest dalej takie creepy ta muzyka, jak ją słyszę, nie? Sikajmy jeszcze znak. Teraz nie będziemy musieli tak daleko latać. Zobaczmy. Mieszko jest bardzo wdzięczny. Nic nie sprawia takiej przyjemności po deszczowym dniu, jak miła niespodzianka. Myślał, że jest już gotów, by przyrządzić ci trochę Mieszko wywaru. Ale skończył mu się zapas szklanuszek pełniuszek. Nie ma niczego, w co mógłby odlać porcję wywaru. Przynieś mu szklanuszkę pełniuszkę, a on w tym czasie zacznie szklanuszka pełniuszka. Będzie gotowy, kiedy wrócisz. Szklanuszki nie powinny być trudne do znalezienia. Pewnie znajdziesz jakąś pływającą na powierzchni fali. Pomagasz mu zrobić dla świata naprawdę dobry uczynek. Gdzie się podział mrok? Jakie to prawdziwe. Nikt nie ucieknie mrokowi. Nie, ale możesz z nim walczyć. Walcz! Z miłością nie wygrasz. Tylko popatrz. Mieszko cieszy się, że tu jesteś. Mówi, że miło się z tobą rozmawiało.
Shit. To prawda, mógłbym użyć swojej. Ukłot. Okej. Okay. Kurde, a teraz? Wow! Aż taki groźny jesteś? A, tu jest, żeby przejść po lince. No, to ja jestem bardzo mądry i wypłynąłem na wspak. Planuszka, pełniuszka. Wow, trzymasz. Dobra. Wybierz drogę i przeznaczenie. Mieszko mówi, że ma już szklanuszki pełniuszki i chętnie podzieli się paroma kroplami swojego ożywczego Mieszko wywaru. Panina Ulane. Mieszko mówi, że poza słońcem po deszczu interesują go również inne rzeczy. Przez lata stworzył całkiem imponującą kolekcję różnych bibelotów. Teraz jednak stanowi to dla niego ciężar, gdy skierował swą uwagę ku niebu. Chętnie rozstanie się z częścią swoich zbiorów. Już zbyt długo targa to wszystko ze sobą. Panina Ulane. Stwierdza, że możesz zabrać co chcesz i zostawić resztę tym, którzy mogą potrzebować czegoś bardziej. Zastanawia się, co wiesz o arce, skoro teraz należy do ciebie. Wszyscy już o tym wiedzą? Może mówić tylko za siebie, ale on wie. Uważa, że jeśli świat zginie, Arka będzie jedynym sposobem na ucieczkę. Gdzieś w końcu trzeba znaleźć świeże składniki, prawda? No kucharz by mi się przydał osobiście. Żałuję, że nie chciało ci się myśleć więcej o innych, no ale nie da się nikogo zmienić na siłę. I co, jednak nie chcesz? Sądzi, że wciąż może być wolne miejsce w Arce, a on doskonale wie, co mógłby upichcić na podróż. On akurat by mi się przydał. Chcę mieć możliwość ucieczki, jeśli wszystko zawiedzie. W Arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować, jeśli zechcesz. Cieszę się, że taki jest twój wybór. Rodzimy się samotni, żyjemy samotni, więc choć na sam koniec nie bądźmy samotni. Lepiej radzimy sobie sami, zostawieni w spokoju. Wszyscy inni stanowią tylko środek na drodze do celu. Samotność nie musi się równać byciu samemu. Nie musimy być teraz samotni. Wszystko jakoś się ułoży. Cel musi uświęcać środki. Miejmy nadzieję, że Arka jest wystarczająco solidna, by zapewnić nam przyszłość. Mina. Chciałby skorzystać z twojej propozycji, jednak uważa, że nie wytrzymasz z nim do końca podróży. Mieszko mówi, że zawsze rozświetlasz mu dzień. Pokaż, co masz. Wow. To jest fajne. No ja ci to sprzedam. A to oddawaj, Mieszko wywar. Ale to nie wszystko. Jeszcze sprzedam ci o te cztery nawet. Teraz to twoje. Mieszko i tak nie może dodać tego do wywaru. Okej. Wszystko poszło gładko.
Fajnie to wygląda. Dobra, a my lecimy w końcu z tymi ścianami do rozpierdolu. Wow. Wow, 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 ej, co tak jesteś? Cholera, ej. No shit. Ej, on naprawdę dobrze walczy. To jest. Trudno się z nim walczy, serio. Uważaj. Co za ulga. No nie, skacze głupia małpa, kurwa. To za jakiś tępy, kurwa, bo... Ty mnie zajebie. Kurwia mnie już ta post, kurwia mnie już ten bosik. Przyjemnie znaleźć nieco drzazgo złomu. Dobra, zebraliśmy to, zebraliśmy. Tu jest okej. Ja nie byłbym stworzony do długich streamów, chyba, wiecie? To bez świrka. Podobno w tej jaskini nie uświadczysz potworów. A? Idę. Coś nie wierzę. Dobra. Zróbmy tak, bo chcę to podłączyć, to... Okay. Najlepsze opowieści są o bohaterach. Ta opowieść jest jedną z nich. To miało nie być potworów. Okej, okay, a tak. Cyk, cyk. Dobra, znowu nie ten klawisz trzymałem. No skacz! Dobra, jest jeszcze jeden sposób w sumie. Prawda, nie stosowałem tego. Ha.
Nie, strzelaj. Dają mu to, okej. Chyba. Więcej tu nic nie było, idziemy dalej. Weź przeznaczenie w swoje ręce. Inaczej ktoś inny to zrobi. Ty, potwory jedne. Nie zwróciłem uwagi. Idziemy dalej. Dobra, no i to będzie chyba wszystko, nie? Ale jeszcze jest skrzynka. A ja rozumiem, że tu zrobiliśmy już takie kółko dookoła, ta. I teraz mamy kolejną rękawicę. Ale z tej okazji została nam ostatnia godzina streama. Dopakowane. Chodźmy do tego miasta, może tam coś ciekawego będzie można kupić. No, chodźmy do Mieszka. Akurat mi nie o ciebie, Mieszko, chodzi. Bo... Chcę zobaczyć jeszcze. Serio fajnego mogę kupić. Handlarz nosi gratami. Handlarz totem. Super łup. Ej, przeszukajmy te chałupy ich. Cieszy się, że może liczyć na kogoś twardego jak ty, kto jest gotowy pomóc zrównać wszystko z ziemią. Życzę ci wszystkiego dobrego. O, widzę, że chyba lud, który jest tak samo nastawiony do świata jak ja. W końcu. O, to jest fajna skrzynka, fajnie się świeci. Luchop. Nocą czas leci strasznie szybko. Aha.
racji, ale frut pnieny. Mówi, że poza padającym drzewem życia problemem są jeszcze muchy atakujące uprawy. Jeśli te plony przepadną, zabraknie jedzenia dla wszystkich w okolicy. Potrzebują twojej pomocy w przepędzaniu tych much, zanim wszystkie ich uprawy zmarnieją. Twierdzi, że próbowali radzić sobie z pomocą pacek, ale much jest zbyt wiele. Pyta, czy widzisz ten ogromny miech? O, tam. Może by tak skierować go we właściwą stronę, a potem na niego skoczyć. No, to mogłoby zadziałać. Stwierdza, że jeśli rzeczywiście pomożesz, to będzie ci się należała nagroda. Światłość rani oczy, no nie? W cieniu panuje chłód. Idealnie, skoro świat płonie. Zgadzasz się więc, że mrok jest ledwie cieniem i niczym więcej. Rzucam cień i robię to dobrze, a ty potrafisz jedynie w nim znikać. Jedynym sposobem na pozbycie się tych upierdlimuch jest wskoczenie na... Następnym razem skacz wyżej i dmuchaj mocniej. Okej. Mrok sprawia, że tęskni się za światłem. Udało ci się zdmuchnąć muchy! Habaś! Chcę wiedzieć, co musisz napowietrzyć. Pora zamienić niepotrzebne klamoty na potrzebne klamoty. Jezus. Nie masz nic ciekawego. O. Tutaj wezmę i kupię. Modyfikacja? Udało ci się nieźle na tym wyjść. Chcę wiedzieć... O dobra, u ciebie to już wszystko sprawdziliśmy. O, najpierw teraz chcieliśmy pobiegać po tej wiosce. Ewentualnie poulepszać bronię. Co ty tam masz? Handlarz zachęca cię do sprawdzenia towarów. Aż oczywiście. Mówi, że to miejsce słynie z towarów wysokiej jakości. A, ten cały certyfikat. Fajnie wygląda ten wierzchowiec. Dobra, u góry to jest pewnie to... To w ogóle osikaliśmy ten znak? Zobaczmy. Tak, został oznaczony, że tak się wyrażą. Czeka cię mnóstwo ciekawych przygód. Co ty tam tak się śpisz? A dobra, to jest znak. Nic nie ma. Nichuchu, musimy wchodzić do tych mieszkań. Od zewnątrz one już wszystkie zostały. Przecież tu już też przeglądałem te mieszkania. Tak, dokładnie. Tu.
O, coś tu masz za questa dla mnie. Mówi, że zna kogoś konkretnie futrzastego, kto popełnił ogromny błąd. Ten ktoś chciał wziąć kąpiel dla odświeżenia. Jednak sadzawka z cuchnącym szlamem nie była najlepszym wyborem. Nie, ale zła. Cały ten brud doczyści tylko ogromna szczotka. Gdzie znajdziesz szczotę? Radzę ci najpierw znaleźć swojego ziomka, a wszystkiego się dowiesz. Twierdzisz, że z łatwością znajdziesz pucubrudka. Jak ci się to uda, jak najszybciej przekaż go ziomkowi. Tylko pucuj solidnie. Uważa, że takiego ziomka jak ty to ze świecą szukać. Zastanawia się, czy coś tak odwiecznego jak drzewo życia może w ogóle umrzeć. Mówi, że za przeszłodni oglądanie ruchomych obrazów w oko pudle było popularną rozrywką. Twierdzi, że gdzieś tutaj było działające oko pudło. Mówi, że to pudło pełne ruchomych obrazów i dźwięku. Szalony pomysł. Wierzy, że musisz naprawić oko pudło, by zadziałało. Ma to sens. Musisz pobawić się pokrętłami, by oko pudło znów zaczęło działać. Inaczej będzie tylko stało w ciszy, nic nie robiąc. Zastanawia się, co będziesz oglądać. Tam zbyt dużo questów już do brania. Ty co sprzedajesz? O, pistolety. Nie. Pistoletami się nie chcę zajmować. Handlarz nosi gratami? No tu było to do handlowania. Ta była takim handlarzem. Pamiętam. Jest wasze... bardzo późno. Mówi, że obecnie wszystko zdaje się niszczyć, nawet ogień. Możesz pomóc z sygnałem ogniowym? Zgasł. Nie dosięgnie sygnału ogniowego, by znów go rozpalić, ale tobie się uda. To zwiastun nadchodzącego końca świata. Wtedy się rozpalił, ale teraz zgasł. Mówi, że sygnał ogniowy jest niedaleko. Patrz w górę. Czasami nadal widać wydobywający się z niego dym. Prosi cię o skierowanie matki do domu, jeśli ją spotkasz. Tęskni za nią. Wzrusza się, gdy to słyszy. Wierzy, że wszystko zmieniło się, odkąd pień drzewa życia zaczął gnić, nawet styl. Większość ubiera się w to, co ma pod ręką. Magik, z którym się przyjaźni, tworzy oszałamiające ubrania. Uważa, że nawet w obliczu końca świata można wyglądać wystrzałowo. Uważa, że w obliczu końca świata dzieła magika jeszcze bardziej zyskują. Przydadzą ci się. Mówisz? Nie ma co wyglądać jak Obdartus. Mówi, że byłoby ci w nich do twarzy. Zmienić pozycję.
nie nadaje się do długich streamów. Zostało jeszcze 46 minut. No, że go znajdę, może nie. Aktualnie chcę się dostać tu na górę. A, tu jest handlarz. Historia. Twierdzi, że posiada tak rzadkie rzeczy ze śmierci sfery, że trzeba je zobaczyć, by uwierzyć w ich istnienie. Okej. Zaznacza, że uzupełniono zapasy, więc z pewnością znajdziesz coś, co przypadnie ci do gustu. Wow, cenisz się wysoko. O, gacie, masz lepsze. Ale o tych gaciach już kiedyś nawet wspominałem. Dobra, moduły to mi w ogóle nie są potrzebne. Sprzedaj. Mieszkowy warto zostawiam. To mi się może akurat przydać. Ale do energii ki nie jest mi to potrzebne. Zastrzyk adrenaliny? A idź z tym. Narcepanek zostaje i nigdzie nie rusza. Fioletowy klucz, tam byliśmy, te żółte też, nie wiem do czego się mogą przydać. A to już się chyba do niczego nie przydało, co osobiście wydaje mi się. Nie no, klucz też już się do niczego nie przyda. A nie mogę go sprzedać. To mogę? Twoje badziewia znalazły nowy dom. Mhm. Nie, musimy naszą postać ubrać w ciuchy legendarne. Tak. A to jest do kupna. Nie, to jest do sprzedaży. To ja mam takie gacie, ej. To czemu moja postać jest nieprzebrana? Twoje oczy mogą nieco odpocząć. Czas zobaczyć, co jest na górze. No, coś takiego. Dobra, cały obszar już przeszukany. To ja teraz bym się z chęcią pobawił faktycznie z tymi broniami, z ekwipunkiem, który mam. Wydaje mi się, że mogę tu jeszcze coś ulepszyć. Czapeczka. No to to raczej nie. To też nie. Czy co, tej czapki, którą mam aktualnie, nie mogę nic z nią zrobić? Trochę lipa. Ja mam 25. A nie stwórz, a nie stwórz. Stwórz, dobrze, stwórz. Zamulam już powoli. Zobaczmy, co możesz stworzyć. Czemu mi to jeszcze odejmuje? To jest legendarne w sumie, więc... Okej. Dobra, idziemy z głównym tego. Idziemy robić te questy. Była ta ściana? Nie, bo trochę dalej, nie? No to tu było, czy nie? Nie, to było dalej. Nie
Tam jest, dobra. Warzywo branie w tym miejscu musi być wspaniałe. Teraz nie idziemy do nowego obszaru, prawda? Nawet nie sprawdziłem szczerze na mapie. Nie, to jest cały czas ten sam obszar, który już mam odkryty. Mam już legendarnego wierzchowca. Tak. Słyszę, że z kimś będziemy walczyć. O, legendarna Czapaja. Zastrzyk adrenaliny. Obszar ukończony. Szybko poszło. I teraz aż 1000 metrów do kolejnej ściany, tak? Kolejna ściana jest aż tu. A my możemy się na szczęście tu aż tepnąć. Idziemy do chlupa naszego przyjaciela drugiego. A, do tego idziemy alkoholika, dobra. Nie skapowałem, o którego chodzi. Chodź, lisko siupnia. Znowu słyszę ten dziwny dźwięk. Prędkość jest ważniejsza niż wygoda. To jest. Dzięki powinienem słyszeć? One są dalej creepy według mnie. Okej, rozwalmy tą ścianę teraz. Wow, ładny łup się tu szykuje, widzę. To, to. Co za paskudztwo, odbiorę zagrożenie.
obrażenia zbiera ci się na wymioty. Ciężko na to trafić. No ogólnie jeszcze nie ulepszaliśmy naszego Wung Fu, poczekajcie. Zabójcza sowa. Aha. Gniewna panda. No akurat... Jezu, sorry. Ze strzelby to bym nie chciał korzystać. Dwiema broniami. Tu nie ma nic innego, jak tylko to. O, teraz jest. To bliski dysk. Mamy wszystko odblokowane. A, bez broni jeszcze. No dobra. To będzie kiedyś tak, że będziemy musieli walczyć na gołe pięści. Stacje biogeny. No nie stać mi jeszcze. Już nie ma już nic ciekawy z tych. Moce psioniczne, co to jest? Obij średnio. Sorry. To już też średnio. O, jest fajne. O, to jest spoko nawet. To co dopisuję, to dopiszemy sobie. O, ten klawisz tylko nam został. Dobra, ulepsz odporność. Nie ma nic, dlatego faktycznie może pójdziemy w to. I ulepszymy to, co mamy najmniej, czyli antybiotyk. To mi o jedno, a nie, to mi o 10 aż zwiększa. Antypromień. I antygorąco. Okej. Więc z tych już się wyczeliliśmy wszystkich punktów. Tu jeszcze mogę. O! Weźmy o sił, a walki wręcz, dobra. A to może się przydać w sumie. O. Sabotażysta. Dobra. Kolejna pięść. O, chyba ukończymy wszystkie. Gdzie tym razem lecimy? Ach, nowy obszar. Nie ukończymy. Musimy zmienić nasz cel. Smaży iskry. Idziemy na smaży iskry. Mogę wskoczyć? No kurde, nie mówcie, że nie będę mógł tu skoczyć. Ha, jest obok. Dobra, to jeszcze nie jest tak źle. To pokrzyżowanie. Decyzje. A, dobra, pokrzyżowanie. Synchronizuj pokrętła, by uruchomić sprzęt. Prostsze od poprzednich. Tak działa smażyskra. Bum! I już coś masz. Może nie jest to dokładnie to, czym marzysz, ale pojawiło się ekspresowo. Okej. Podwójnych obrażeń. Kurde. Dobra, nieważne.
że jest tutaj tak bujna roślinność. Słuchawki wyglądają. Jeszcze było? O, jest jeszcze kafeczka. Albo nie jest. Nie mogę jej otworzyć, nie wiem czy... O! Było przed chwilą. Key, yay! Wszystko? Wszystko chyba, co? A, z tego mieszkania to już jest wszystko. Tutaj jest kolejny punkcik. Kolejny punkcik jest znowu poza. Dobra, tu. Konaj kapitanów bandytów. Dobra. To powalczymy. Tu, nie, tu jest bliżej. Tak, tu podejdziemy. O, samochody. Jensy. Ciekawe, czy ogólnie legendarny to jest najrzadsza rzecz. Aż kusi, żeby usiąść i chwilę wypocząć. Nie odczułam takiego wrażenia. Ładnie go przyblokowaliśmy. Oj, oj, oj. Na razie dość easy to jest. Rękowej z banana średnio brzmi. Co coś jeszcze jest? Cało. To miejscówka Frugo. Zachowaj ostrożność. Ja znam typa. Chodź, Frugo. Wow! Aj, nie tego, Frugo, co? Oj, oj, oj. Mów,
A shit. Jest moc. Co za fetor. Przydatna rzecz. A, i tu też przy okazji uwalniamy ich. Bestilka. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Miszku. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Dobra, ale ich pamiętamy teksty. Tak samo, nic się nie zmieni. Zupełnie jakby cały świat się rozświetli. Zawsze ci to mówiłem. Jest ciebie aż nadto. Do zniszczenia mroku niewiele brakuje. Ty to już siedź cicho. Z dobrymi rzeczami nie da się przesadzić. A tu nic nie ma. Dobra, już się przeraziłem. Czego nas nauczysz, książko? Zobaczmy, co takiego znajdziesz. Idziemy w jakąś sferę, żeby się uleczyć. Może inaczej, żeby być bardziej odpornym. O, moduł radioaktywny, spoko. Jak go sprzedamy? Tu zimowy widziałem. Elektryczny. A nie zimowy. Dobra. Czy tutaj do ogarnięcia? Okej, okay, zebraliśmy to, możemy iść dalej. Tak jak pewnie strzelę, to wybuchnie, co? A nie, myślałem. Albo zbyt dużo nie trafiliśmy, żeby to w ogóle zadziałało. Są rzeczy. Cyk. Wielkołups. Okej. Noc wkrótce się skończy. To będzie ostrze. Elektryk. Nie, chciałbym już iść więcej w elektryczne rzeczy, bo wydaje mi się, że to wcale nie daje nam jakichś większych obrażeń. Jakby ogień mi się dawało, że więcej zdawaliśmy. No ale kurde, w sumie wtedy też był ten minus, że niestety, no ale wrogowie od nas uciekali. Gdzie jest kolejny? Aż 1000 metrów. Gdzie to jest? To jest poza obszarem. A może przyjmijmy wrogi posterunek? No, wiecie co? Przyjmiemy wrogi posterunek. Dawno tego nie robiliśmy. Wydaje mi się, że naprawdę te posterunki to na tym samym polegają. No dobra, polecimy tam. Mnie tak przerażają te takie dźwięki niektórych tych stworków. Ślizgo siupnia, no. Gdzie ślizgo siupnia? Let's go. A tu chwilę, jeszcze złomek do zebrania. Właśnie chciałem zadać pytanie, gdzie to się pojawi? Zaciskotni, okej. Dwuręczne. Tu nie przepłyniemy pewnie, co? Już przepłynie, a nie, już przepłyniemy. Właśnie byśmy nie przepłynęli za chuchu.
No leć do wody, powiedz, że dasz radę, no. O. Czy rozbryzgiwanie fal nie jest wspaniałe? Dobra. Posterunek Dąb, rozświetlony przez plemię miriadów. Osikamy znak, żeby się zapisać. Okej. Te posterunki też musimy w końcu zacząć zdobywać. Interakcje, zobaczymy, co nas czeka. Jest władca, który rządzi tym posterunkiem. Nie spodziewał się najazdu na swój posterunek. Teraz już jednak wie, dlaczego współpracujesz z ich rywalami. Wolałby mniej brutalne rozwiązanie. Pokojowe podejście daje szansę na normalność, z kolei brutalne ją zaprzepaszcza. To ostatnia linia obrony. Gdy ich obrońca padnie, oddadzą się. Oh shit. Kurde. Lecz się, lecz. Kurde, dobry jest. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. O! Mówi, że zdobycie drugiego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienne barwy. Sądzi, że wrogowie uciekną, nim zdołasz ich dosięgnąć. A pytanie, czy to, co teraz mam na sobie, daje mi jakieś niesamowite obrażenia? 14. No raczej nie, tak naprawdę. To jest lepsze akurat. Aż nic nie mam, to też nie. Plecy. Trumnę mogę mieć na plecach? Bo ja chcę mieć trumnę. Korpus 17. Nie, niebieska kurtka dalej w formie. Nogi 23. Dobra, to jest lepsze. Dobra, tu ręce z bronią, to już jest bez znaczenia. Już mogę coś do tego? Nie, bo już mam na głowie. Ale nie mam tego, Boże. Mogę zezłomować, tak? To nie mogę zezłomować, złomuj.
Okej. Co będzie kosztować te pierścienie? Wszędzie czegoś brakuje, ta? Demontuj. Oj, to dużo nie daje. Tu zdemontuj. Też demontuj. By tylko teraz tutaj ulepszyć. Tak? No to daj lepsze teraz. Tak tu. Też za lepsze. Już nic nie mamy. Jeszcze jest śrubo. Okej, stwórz. Dobra, na nogi. Noga ci trochę mamy. Widzę. Żadnych dodatków, więc gacie jeszcze zostają. Tym już nie będziemy. Dobra. Przejęliśmy wrogi posterunek. Mapa. Teraz co mamy najbliżej? Znajdź wejście do ścieków. No to dobra. Nie pływa jednak. Tak, tak, nie to to. Można ruszać. Pamiętam, czy to o te ścieki chodziło, chyba nie. Przestawaj wchodzić. W tej kiszce znajdziesz odpadki sprzed wieków. A, czy już tu mam przeciwników. Oh.
facjatę! Dużo woltu! Można by się spodziewać mnóstwa robactwa. No i było trochę. Aj, chore. Kurde no, bij go. Kurde no. Kurwa, bij go. Biozagrożenia, nie domyjesz się przez miesiąc. Okej, to będzie wszystko. Ale słyszysz, tam ktoś ciekawy na nas czeka. Oh shit. Ciężka walka. Nawet nie lubię z tymi walczyć, bo ci się strasznie mocni wydają. Aj, myślałem. Fajnie ten klawisz. To jest. Przecież to jest dobry klawisz. Tak, kowiec z radopojem, okej. Okay.
ten poboczniak, który robimy dla tego alkoholika. Swoje mózgowe i otwórz włas. Okej, widzę. Tego świeci soku starczy dla dwojga. No wróć do chlupa, no. To jest misja naszego nadwornego alkoholika. Mamy awansik. Kurde, w krytyki to możemy iść. Usprawnienie. Nie masz takiego normalnego wyjścia, trzeba iść po kolei, nie? Dobra. Gdzie jest nasz grzybek? Uwaga na spadki. Mogą cię tu nieźle zaskoczyć. Tędy szliśmy? A tu i tak była drabina. A dobra, teraz idzie w górę. Zobaczmy. A coś dla ciebie, alkoholiku, widziałem ci to chyba z dwa odcinki temu albo trzy. Masz, dotrzymuję słowa. Chlup mówi, że chce zaproponować ci super fajną zabawę. Dobrze jest dzielić się z innymi, a jeden napitek w sam raz wystarczy na dwoje. Chlup mówi, że widok twojego ryjka przypomina mu własny pysk, szerzący się do niego z dna opróżnionej szklanki. Nigdy mu się nie znudzi. Od dawna czekał na wyskokowe tankowanie, a teraz wszystko zależy od ciebie. Jest szansa, że Radopój da jeszcze większego kopa po tak długim leżakowaniu w napromieniowanej tankownicy. Jest przekonany, że można znaleźć więcej tankownic pełnych radopoju, które tylko czekają, by je opróżnić. Mówi, że tym razem możesz przynieść dwa razy więcej. Chlup mówi, że picie nie powinno powstrzymywać cię przed myśleniem. Zastanawia się... O czym myślisz? Zobaczymy się później. Mówi, że jeszcze się spotkacie. Oj, ma nawet questa. Pokonaj chlupa w jego własnej grze. Dobra, chuj, spróbujmy. Świat pełen jest tajemnic, które tylko czekają, by ujrzeć światło dzienne.
chlub ci dziękuję. Mówi, że szklanka czy dwie nikomu nie zaszkodzą. Nie będzie pił sam, a ty jesteś teraz jego ziomkiem. Chlub mówi, że nigdy nie ma dość tego wystrzałowego radopoju. Dodaje energii, nie sądzisz? Sądząc po tobie średnio. Podzielenie się z nim napojem. Podjęte przez ciebie ryzyko zasługuje na nagrodę. Zamierza dotrzymać obietnicy, którą złożył ci przy waszym pierwszym spotkaniu. Ma kilka rzeczy, których nie ma nikt inny. Co takiego masz? Twierdzi, że dobrze zna się na napojowej chemii. Tyle smaków i aromatów. Chlub słyszał soczystą plotkę, że udało ci się znaleźć... Zastanawia się, dla jakich drinków stanie się to inspiracją. Uważa, że to dostateczna inspiracja dla nowej serii drinków. Wyobraź sobie mieć arkę, kiedy drzewo życia kompletnie uschnie. Móc wyruszyć wtedy ku nowym, soczystym lądom. Twierdzi, że jest gotów wspierać twoje wysiłki na rzecz zakończenia tego wszystkiego. Czy jest coś lepszego? Jest ciekaw, czy w arce przyda ci się jakiś mistrz drink. Nie, podziękuję. Mamy tutaj kogoś, kto chce mieć odmów. Ucieczki. Kiedy świadomie postanawiasz żyć samotnie, porzucasz cześć. Zgadzamy się co do tego, że świadomy wybór jest lepszy. Ciężko jednak odkryć. Tak czy inaczej nigdy. Mówi o tym samym, więc wiecie. Mówi, że chce utopić rozczarowanie we wszystkich swoich drinkach naraz. Ciężko zrozumieć jego bełkot, ale gada coś o furkotaniu fruwaczy i nie zalewaniu się w trupa. To masz ciekawego. Cegła, piłka, okej. Okay. Ubranie. Słabe. Słabe. Magazynek. Też słabe. Tam słabe. A, to też słabe, dobra. Dobra, koniec streama przedłużanego. Powiem wam tyle. Fajnie by mi się grało pewnie, gdybym jeszcze nie robił tego streama ponad dwugodzinnego z albumu. Ale jestem już zmęczony, naprawdę. Modliłem się o to, żeby nikt więcej nie wpłacił. Dziękuję bardzo ogólnie za donaty. Dziękuję wam za ogólnie obejrzenie jednego streama, obejrzenie drugiego streama. Filmiki pojawią się na YouTubie na pewno. Przynajmniej z przedłużanego streama. Nie wiem, czy już mi nie poblokowali tego całego streama odnośnie utworów Kartkiego. Zaraz zobaczę. Ewentualnie pobiorę, żeby już mieć gotowca. A ja się na razie z wami żegnam. Dzięki, że wpadliście. Na pewno będziemy robić jeszcze takie streamy przedłużane, ale to jak będę miał więcej niż 2 dni, wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co może wam strzelić do głowy. Ja dziękuję za zebraną aktualnie sumkę i trzymajcie się, na razie.